Seria tajemniczych eksplozji w Asmarze Eritrea, seria tajemniczych eksplozji w stolicy. W sobotę 28 listopada, późnym wieczorem doszło do serii silnych eksplozji w stolicy Erytrei, Asmarze. Ich przyczyna i zasięg nie są znane. O wybuchach poinformował w niedzielę rano amerykański Departament Stanu, który zaapelował do obywateli USA o szczególną ostrożność. Agencja Reutersa zaznacza, że wybuchy mogą mieć związek z konfliktem wojennym w sąsiadującej z Erytreą etiopskiej prowincji Tigraj. W sobotę zakończyła się tam prowadzona od 4 listopada ofensywa wojsk rządowych przeciwko dążącej do zwiększenia swej autonomii i prowincji. Władze w Addis Abebie poinformowały w sobotę wieczorem o przejęciu pełnej kontroli nad jej stolicą, Mekelle. Etiopski premier Ahmed Ali Abiy napisał na Twitterze, iż działania militarne w Tigraju zostały zakończone. Z kolei kierownictwo Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia dysponujące siłami samoobrony i rozbudowaną sieć organizacyjną, poinformowało o wycofaniu się z Mekelle. Zdobycie Mekelle. Operacja etiopskich wojsk rządowych weszła w ostateczny etap, w piątek. Do Mekelle zaczęły wtedy się zbliżać czołgi i ciężka artyleria Armii Federalnej. Jednostki Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia TFPL, choć dobrze uzbrojone, nie były w stanie stawić czoła znakomicie wyszkolonej i wyposażonej armii Etiopii. Zdobycie Mekelle, które w świetle wypowiedzi etiopskiego dowództwa miało nastąpić dopiero po kilku dniach, stało się kwestią godzin. Wymiana pocisków. Agencja Reutersa przypomina, że w ubiegłym tygodniu siły tigrajskie wystrzeliły kilka pocisków w kierunku Erytrei utrzymującej przyjazne stosunki z władzami w Addis Abebie i postrzeganej przez Tigrajczyków jako nieprzyjaciel. W odpowiedzi jednostki specjalne z Erytrei dokonały kilku wypadów na obozy dla uchodźców zlokalizowane w Tigraju. Zatrzymały i uprowadziły wielu przeciwników politycznych rządu w Asmarze, podał w sobotę lider Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia TPLF, Debretsion Gebremichael. W sobotę światowe agencje poinformowały, że Policja Federalna ogłosiła pościg za przywódcami Tigrajskiego Ludowego Frontu Wyzwolenia TFPL i związanymi z nim siłami, które walczyły z etiopskim wojskiem. Nie sposób ustalić, czy jednostki tigrajskie zachowują operacyjność i mogą prowadzić jakiekolwiek działania militarne. Wszelkie informacje dotyczące biegu wydarzeń w tej części Rogu Afryki są trudne do zweryfikowania, ponieważ połączenia telefoniczne i internetowe z północą Etiopią zostały zerwane, a dostęp do informacji jest ściśle kontrolowany przez rząd w Addis Abebie.